Witam was ponownie w grze The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja jestem Sarge i o ile ostatni materiał był skupiony trochę na takich aktywnościach pobocznych, no to dzisiaj ruszamy dalej z głównym wątkiem i musimy oczywiście nadal doprowadzić do tego, żeby otworzyć drzwi tutaj w Świątyni Czasu, no ale żeby to zrobić, to najpierw zmierzamy w stronę kolejnej kapliczki, gdzie zdobędziemy nową zdolność. Nie wiem, czy uda się tam dotrzeć już w tym odcinku, ale będziemy oczywiście tam zmierzać. Tak swoją drogą, chyba ostatnio rozbijałem już te skrzynki, ale jak widać, one potrafią się pojawiać ponownie po pewnym czasie. A, tylko że tym razem są puste, a wcześniej zebraliśmy tutaj przecież trochę, zdaje się, strzał do łuku. Chciałem pogadać na początek z tym konstruktem. O, idziesz w tym kierunku? Trochę późno, żeby podróżować. No tutaj w tych górach jest szczególnie niebezpiecznie. Musisz brać pod uwagę całe otoczenie, kiedy podróżujesz. To, co się wiąże z otoczeniem, pewnie zostanie to wyjaśnione. Okej, tutaj wytworzyłem pewnego rodzaju poradniki, takie porady dotyczące tego, jak przemierzać te górskie szczyty. Czy chcesz, żebym podzielił się tymi poradami? No, oczywiście, że tak. Bardzo dobrze. No i tutaj mowa o tym, a dobra, to raczej chyba będzie to mniej więcej powtórzone to, co już wiemy. Na przykład tutaj na temat ognia, że to jest kluczowe narzędzie, żeby podróżować w górach ośnieżonych i ogień oczywiście może być wykorzystany również po to, żeby coś ugotować albo żeby się ogrzać po prostu. No i tutaj informacja, jak właściwie wystartować z ogniem, jak podpalić coś. No i tutaj oczywiście to, co ostatnio robiliśmy, żeby wykorzystać krzemień. Najlepiej ustawić krzemień blisko jakiegoś drewna, wtedy uderzyć metaliczną albo kamienną bronią i wtedy powstaje ogień. Są oczywiście również inne metody, no ale na początek lepiej zapoznać się z podstawami. Czy chcesz dowiedzieć się czegoś na temat gotowania? No myślę, że nie, bo już to wiemy. Tak na szybko mogę wam jedynie pokazać, ale oczywiście mowa tutaj o tym, żeby znaleźć miejsce z naczyniem. Dodać jeszcze ogień do tego wszystkiego, co ostatnio robiliśmy. No i mamy różnego rodzaju składniki, które pozwalają nam wytworzyć nie tylko jedzenie, ale i eliksiry. I są różne dodatkowe sposoby dzięki temu, żeby ogrzać się lub odzyskiwać wytrzymałość. No i tutaj robiliśmy to już w poprzednim odcinku, więc doskonale wszystko wiemy. Poza tym wcześniej też spotykaliśmy już konstrukta, który specjalizował się w gotowaniu. I już wówczas zostało nam co nieco wyjaśnione. No dobra, bo tak się jeszcze zastanawiam, czy pozbyć się jakiejś broni, aby zdobyć nową? Ale chyba nie, chyba się nie będziemy jednak pozbywać na tę chwilę. No bo tutaj nie widzę żadnego kamienia, się jeszcze zastanawiam, czy nie wymienić jednej broni. A, no niby tutaj jest kamień, bo wiecie co, może tak się to bardziej przyda. Chociaż nie, bo tutaj mam siekierkę. To akurat siekiery bym się nie pozbywał. Mam w tym momencie dwie. Lepiej na razie mieć dwie przy sobie. No zobaczymy, co będzie dalej. No i wchodzimy rzeczywiście na górę. Świątyni w tym momencie, czy kapliczki w tym momencie nie widać. Aczkolwiek mogliśmy ją zobaczyć już wcześniej. A patrzcie tutaj, kurczę. Wyciągnijmy jakąś inną broń. Chociaż nie, ta też bardziej do rozbijania by mi się przydała. Soldier Reaper może być. I teraz nad tym się zastanawiam. Mogę uderzyć? Tylko, że no niekoniecznie tą bronią oczywiście. Bardziej w ten sposób, tylko czy ja tutaj nie spadnę i się nie zabiję przypadkiem. Jakbym tak obok na razie uderzył. O, tak to nie zadziała. No i spadłem, ale na szczęście nic strasznego się nie stało. A to co? Czyżby to był korok kolejny? Zobaczmy.
Pewnie. Znalazłeś mnie. No i super. Czyli kolejny, piąty już korok. Jego nasionko zdobyte. A to ciekawe, kurczę. Dobrze, że to zauważyłem, bo mały włos można by było to pominąć. Ciekawe. Zbieramy oczywiście te materiały. Będą nam się na pewno przydawać. No, te kamienie raczej nie skrywają niczego więcej, skoro tu już mieliśmy tego koroka. Dobra. Więcej chyba przejść tu nie widać. Tak patrzę, czy jest coś pod spodem, ale nie za bardzo. Więc spróbujemy tutaj normalnie się wspiąć i ruszać dalej. No, podskoczę. Dał radę na szczęście trochę przyspieszyć tę spinaczkę. No i zobaczmy. Jest już wieczór. No ale to nie powinno być problemu. Oj, kolejny. Wow, mamy też większego. Większego przeciwnika tego typu. Muszę uważać. A spróbujmy wystrzelić. Oj, słabe obrażenia. Ajajaj, muszę uważać. Nie no, ale szybko go pokonujemy tak czy siak. Minimalną ilość zdrowia tak naprawdę straciłem przy tym. Tutaj martwić się jakoś szczególnie nie trzeba. Okej, wejdziemy sobie normalnie po schodach, ale tu mnie jeszcze zastanawia, że mamy tam możliwość wspinaczki. Czy tam się coś przypadkiem jeszcze dodatkowo nie kryje? No zobaczymy. Widać w oddali świątynię czasu. No ale jeszcze musi minąć trochę, żebyśmy mogli tę świątynię otworzyć. I w ogóle to cały czas się zastanawiam, czy dotarcie do tej kapliczki, którą mamy już oznaczoną, czy to będzie wystarczało, żeby świątynię czasu faktycznie otworzyć. Idąc tropem poprzedniej części The Legend of Zelda, tam mieliśmy 4 kapliczki na początku i 4 umiejętności do nauczenia się. A tu proszę, znowu towarzystwo. O, niewielkie obrażenia, to jest w ogóle ten silniejszy przeciwnik chyba. Kurde. Właściwie to powinienem może tutaj wykorzystać coś dodatkowego, no ale już dobra, nieważne. Rozprawmy się najpierw z tobą, teraz kolejny. Troszkę więcej akcji, od razu widać, że jednak animacja trochę spada. Nie, kurde, ależ uberwałem. No nie, nie, nie. Co to, to nie. Koniecznie poproszę tutaj. No na przykład te rybki. Ale tu muszę uważać, bo jedno mocniejsze uderzenie może mnie zabić tak naprawdę. Tylko, że ataki z łuku średnio tutaj użyteczne. Chyba, że weźmiemy lepszy łuk. Ale to tylko plus jeden do ataku. Ojejku, niedobrze. No i jest też jeszcze jedna opcja. W teorii przynajmniej. A mianowicie, żeby dodać sobie na przykład ogień. No, to już lepiej. To już lepiej zdecydowanie. Zapraszam. Aha, 2 są uderzenia. Okej, może jeszcze raz się uda. Kurczę, jeszcze raz. To jest jedyny twój atak? Oj, chyba nie. Uderza też w inny sposób. O nie. Podnosi coś już. Dobra. Widzicie, dzięki temu, że ostatnio się wycofałem na wcześniejsze tereny, mogłem wam wtedy pokazać, jak działają te obozowiska ze skrzynką, która się otwiera wtedy, jak pokonamy wszystkich. No a tutaj mamy drugi taki przypadek. Ale pierwszy, który jest bardziej na ścieżce fabularnej. No i teraz powiem wam, że powinienem pozbyć się tego słabszego łuku w takim razie, a wziąć ten lepszy. Wyekwipować oczywiście też ten słabszy w tym momencie. No i będziemy ruszać dalej. Tutaj jest znowu ta broń. Myślę, że warto by było rozważyć wymiankę. Tylko zamiast czego? No bo tak, siekiery się nie pozbywam. To się przydaje. To też. Dobra, czyli po prostu wyrzuciłbym właśnie to. Czekajcie, tylko żebym teraz nie zmienił tego, co nie trzeba.
Wybiorę sobie nowiutką broń, tyle. O, jest jeszcze tarcza. Zardzewiała wprawdzie, ale to i tak lepsza od aktualnej. Zresztą już drugą taką zardzewiałą zdobywamy. No i teraz wracamy jeszcze do siekiery. Bo tutaj się nam przyda. Jak zwykle strzały w samych skrzynkach. No ale bardziej jestem ciekaw tego, co się znajduje w skrzyni. Tylko co, pewnie znowu będzie to jakiś surowiec, a nie jakaś ciekawa broń na przykład. No właśnie, kolejny raz to opal. Szkoda, bo mogłoby być coś lepszego. Czyli uzyskaliśmy odpowiedź, co się znajduje tutaj, kurczę. To, nad czym się zastanawiałem jeszcze z 2-3 minuty wcześniej. Dobra, powiedzmy, że to, co najważniejsze miałem zebrać, to już chyba zebrałem. I lecimy dalej. A to jest ciekawe, patrzcie na to. Wygląda na to, że sobie pojedziemy za chwileczkę wagonikiem. Proszę bardzo, mamy kopalnię przed sobą. Wow, ale jak tutaj ciemno. O kurde, kompletnie nic tam nie widać, to już chyba wiem, czemu mamy przejechać. Bo pieszo to mogłoby być bardzo niebezpiecznie, no ale zaraz zobaczymy. Czyli tak, ustawiamy to. Postawić na torach. No i teraz oczywiście obowiązkowo wiatraczek, żeby nam napędzał ten wagonik. No, myślę, że będzie ok. Teraz uderzenie, ale nie siekierą. A, bo tu jest 8 ataków w tym momencie, jeśli chodzi o tę broń. No dobra. No i jedziemy. Dokądkolwiek mnie to doprowadzi, bo te ciemności mnie trochę niepokoją. Wow, wow. O, świetnie. Aha, tam mamy kolejnego konstrukta, czyli dalej nie pojedziemy, ale patrzcie na to. Jest tutaj więcej tych nasion świecących. No i co? Jakaś kolejna mechanika zostanie nam wyjaśniona, związana z tym światłem i ciemnościami. Ta jaskinia jest szczególnie ciemna. Jest tutaj szczególnie ciemno. Będziesz potrzebował światła, aby ruszać dalej. Czy posiadasz jakieś nasiona Bright Bloom? Można powiedzieć Bright Bloom, jasne kwiaty? Zapytajmy o nie. A, czyli nie znasz tych jasnych kwiatów? No te świecące kwiaty to właśnie Bright Blooms. One bardzo jasno świecą. Wielu używa ich, żeby rozświetlać sobie drogę w jakichś ciemnych pomieszczeniach. Te jasne kwiaty rosną w jaskiniach, takich jak ta tutaj. Ta jaskinia, prawdę mówiąc, już nie ma zbyt wielu tego typu składników. Dlatego właśnie jest tak ciemna. I będziemy potrzebować tych nasion, żeby to sobie rozświetlać. Ja tutaj stoję, żeby wszystkim przypominać o tym, by przynosić ze sobą nasiona jasnych kwiatów. Tak przy okazji, czy wiesz, że te jasne kwiaty potrzebują jakiejś stymulacji, żeby zaświecić? Warto uderzyć w te nasiona, aby albo też przyczepić je za pomocą łuku do strzały. No i wtedy, jeśli uderzy takie nasionko o coś, no to wówczas się aktywuje. Tak samo jest właśnie z tym jasnym kwiatkiem przed tobą. To ja spowodowałem, że właśnie świeci. Ogólnie będzie w twoim największym, najlepszym interesie, żeby wykorzystywać nasiona jasnych kwiatów w ciemnych pomieszczeniach, takich jak to tutaj przed tobą. No dobrze. Czyli rzeczywiście można by było przyczepić do strzały. No tutaj faktycznie jest niesamowicie ciemno. Czekajcie, no bo ja tutaj mogę sobie to podejrzeć. To jest to. Na przykład. Mogę też upuścić. No
No dobra, ale gdybym teraz sobie to dodał rzeczywiście do łuku. Powiedzmy, że tak wybierzemy. No i teraz co? Strzelamy gdzieś tam przed siebie? Okej. Tylko, że tracimy przy tym strzałę oczywiście. I patrzcie, teraz nic z tym zrobić nie mogę. Czyli jak już ustawimy taki jasny kwiatek, Bright Bloom, no to wtedy już zostaje tutaj na stałe. No, pewnie przez jakiś czas, no bo myślę, że podobnie będzie to znikać, tak jak różne nasze konstrukcje po pewnym czasie. No a to rozumiem, że mogę rozbijać. Zobaczmy. Oczywiście. Zonite. Okej, nietypowy minerał, który ma wiele zastosowań. No proszę, starożytni wydobywają z niego energię, czy wydobywali z niego energię i przetworzyli ją na kraftowanie, czyli wytwarzanie broni czy zbroi. No to wygląda na to, że nam się zdecydowanie ten materiał przyda. No dobrze, ale skoro... O, tutaj ile tego jest. Skoro te jasne kwiaty działają w wyniku uderzenia, to nie mogę po prostu tego rzucić jakoś? O, w ten sposób właśnie. No, i pięknie. To nie musimy w ten sposób tracić strzału do łuku. Czyli najpierw przytrzymać R na padzie, później góra, wybieramy, żeby właśnie wziąć to nasiono. Bright Bloom, no i efekt widzieliście. A tymczasem wydobądźmy trochę tego zonaitu. Za każdym razem po 3 sztuki, a nie nawet więcej. Z jednego wypadły 4 sztuki. No i biorąc pod uwagę, ile tego tutaj zbieramy, to może, kurczę, tego być faktycznie więcej. Jest kamień, więc dobrze, będzie trzeba to od razu wykorzystać. Tylko weźmy sobie najpierw fuse. Połączmy to właśnie z kamieniem. Dobra, lecimy dalej. Często właśnie nawet jak nie mamy jakiejś broni, jakiegoś narzędzia, tak jak tutaj zniszczyła mi się broń z kamieniem, no to w zręczny sposób możemy w pobliżu znaleźć kamienie, czy nawet broń podstawową, żeby to ze sobą połączyć. Nie no, ale podoba mi się, to też jest coś nowego. Okej, tam też jest wyjątkowo ciemno, więc ponownie przytrzymujemy R, teraz przytrzymujemy górę i R. Wybieramy nasiono, puszczamy i puszczamy R. Rewelacja. Absolutna rewelacja. Dobra, bierzemy tego więcej. Tych konstruktów też tutaj możemy jeszcze spotkać, więc pewnie będą co nieco jeszcze wyjaśniać się w temacie tych jaskiń. No mi by się jeszcze przydało jakieś wyjaśnienie dotyczące tego zonaitu. Może właśnie czegoś się zaraz dowiemy. To też rozbijamy. Okej, i powiedzmy, że to by było na tyle. A zastanawiam się, czy tam mogę się też na górę dostać. Muszę to sprawdzić. Myślę, że mogę się dostać, tylko czy warto? Czy jest tutaj coś ciekawego? Godnego uwagi. O, troszeczkę jestem zawiedziony, że jest tutaj pusto, ażby się prosiło o schowanie jakiegoś sekretu, ale chyba nie tym razem. Dobra, zeskoczyliśmy. No i teraz pogadamy tutaj, w takim razie. Przepraszam, że cię nie zauważyłem. Właśnie jestem zajęty przetwarzaniem zonaitu. No i właśnie, zapytajmy o ten zonait. O, nie znasz tego zonaitu? To jest właśnie ten zonait, o którym wspomniałem. Jest to unikalny minerał, który może być wydobyty głęboko pod ziemią, na terenach Hyrule. No właśnie, bo też miały być jakieś podziemia do dyspozycji w tej części. W większych ilościach, jestem tego też dość mocno ciekaw.
No i cóż, na tej wyspie też można znaleźć trochę zasobów zonaitu, ale są one ograniczone tylko do tej jaskini. Dobra, czyli raczej powinniśmy szukać później w podziemiach Hyrule. Na razie jesteśmy na tej wyspie podniebnej. Nasze społeczeństwo bardziej się rozwinęło poprzez przetwarzanie tej substancji w inne materiały. Przetwarzanie. Zonait jest przetwarzany poprzez stapianie go w piecu. Następnie jest konwertowany w materiały z różnymi przydatnymi właściwościami. Niektóre takie materiały będą zaraz dla ciebie do dyspozycji, żeby się sprawdził. Poczekaj chwilkę. No to czekam faktycznie. Dziękuję za cierpliwość. Teraz wyjaśnię, jakie typy materiałów ten surowiec może wytworzyć, czy właśnie zonait, w jakie typy materiałów może być przetworzony. Technologia zonai jest z reguły zasilana przez tak zwane zonai charges, czyli właśnie to, co widzimy tutaj. Zonai charges okazjonalnie niejako łączą się ze sobą w formę znaną jako crystallite charges, czyli takie skrystalizowane przedmioty. Konwertowanie zonaitu w inne użyteczne materiały jest nazywane właśnie tym przetwarzaniem, procesem przetwarzania. No i możemy zapytać się najpierw na temat zonai charges, czyli właśnie na temat tego. Zonai charges to jest to, co zasila urządzenia zonai, no i samych konstruktów. Taki przedmiot może być skonsumowany, wykorzystany, by uzupełnić twoją baterię. No może faktycznie energy cell dobrze by było tłumaczyć jako baterię? Czy potrzebujesz, żeby wyjaśnić ci coś jeszcze? No zapytajmy również o te skrystalizowane przedmioty. Crystallite charges to są właśnie połączone niejako formy tych zonai charges, zbite w jedną całość. Głównie używamy ich jako surowego materiału w konstrukcji tych baterii, czyli energy cells. Proszę odwiedź mnie któregoś razu, kiedy będziesz potrzebował różnych przetworzonych materiałów. I to tyle? Aha, ten zonait jest już przygotowany do przetwarzania. Miałbym problemy, gdybyś mi je zabrał. No ale niedaleko możesz zobaczyć przykłady przetworzonych materiałów na tamtej półce. Zachęcam do tego, żebyś przejrzał te przetworzone materiały, żeby sprawdzić, czy czegokolwiek byś z tego chciał. No dobra, czyli tego nie zabierzemy, ale tutaj możemy zobaczyć. A, to patrzcie! Możemy to sobie wymienić, trochę takie zakupy tutaj zrobić, czyli zonai charges. Jedna sztuka wymaga dwóch zonaitów, a tutaj crystallite charge wymaga trzech zonaitów. Czyli jeszcze raz, no tutaj wykorzystywane, żeby zasilać urządzenia. Możesz wykorzystać to, żeby odnowić niewielką część mocy w baterii. No a tutaj skondensowane zonai charges, przetworzone od zonaitu. Aha, mogą być wykorzystane, żeby ulepszyć energy cell, czyli baterię. No i zonai charges mam już trochę. 31 sztuk, głównie od przeciwników, ale to bym w takim razie może jeszcze sobie zabrał. Ilu potrzebujesz? No dobre pytanie, na razie to trudno mi powiedzieć. Mogę zabrać wszystko? Akurat stać mnie na to. Ale może nie szalejmy, na razie weźmy 5. No nie wiem, czy to się tak przyda na tę chwilę już. Potrzebujesz 5? To będzie wymagało 5 części zonaitu. Oczywiście zgadzamy się na to. Dziękuję. Okej, no i zonait zostanie przetworzony później. No i co, z czasem jak rozumiem tutaj będzie można wracać jeszcze po więcej, no a później pewnie w innych miejscach też się to uda. Zobaczymy. A co do ciebie?
Ta jaskinia niegdyś miała naprawdę dużo surowców, minerałów, ale z każdą chwilą jest ich coraz mniej. Dlatego właśnie potrzebuję wsparcia, ale niestety moje prośby nie zostały wysłuchane. Wobec tego muszę kontynuować swoją pracę bez odpoczynku. O, to przykre. Może pomogę ci w takim razie rzeczywiście? Jeśli potrzebujesz pomocy i nikt na te prośby nie odpowiedział, no to z pomocą niech przyjdzie Link. Może jak rozbijemy wszystko, to już jego programowanie sprawi, że nie będzie musiał dalej pracować, jak zobaczy, że wszystko jest zniszczone. No i co? Na razie się ochronił oczywiście, ale już nie masz przy czym pracować. A, mam nadzieję, że wsparcie kiedyś nadejdzie. Ja jestem tym wsparciem. Już nie masz czego niszczyć, czego wydobywać. Przynajmniej w tej części dotychczasowej, tej jaskini. Woła, tutaj, patrzcie. O, to też możemy zapytać? To jest stacja wózków w tej jaskini. Różne materiały wydobyte mogą być stąd transportowane. Czy to możliwe, że zapomniałeś przynieść kapsuł Zonai? To pewnie chodzi o te po lewej stronie. Zapytajmy o nie. Oczywiście, że zapomniałeś o tych kapsułach. Albo być może nawet nie wiesz, o czym mowa. Kapsuły Zonai to... Aha, sposób, żeby przenosić różne urządzenia Zonai. Niestety, szkoda, że nie masz żadnej takiej kapsuły, wobec tego pożyczę ci parę sztuk. Okej, dostaliśmy 3 sztuki wiatraków, patrzcie. Te kapsuły, które ci dałem, to wiatraki. Możesz je wykorzystać w każdym momencie. No i wytworzą te wiatraki wiatr, kiedy w nie uderzysz. To już wiemy. Urządzenia Zonai są bardzo użyteczne i pojawiają się w różnych wariantach. Ja zawsze trzymam przy sobie chociaż kilka, żeby być przygotowany na każdą okazję. Niestety wiele osób nie zabiera ze sobą właśnie odpowiedniej ilości takich zapasów, które mogą być użyteczne. No ja jestem tutaj po to, żeby pomagać takim osobom. No ale niestety te przedmioty, te kapsuły, które ci dałem, to są ostatnie, jakie miałem przy sobie. Dlatego pamiętaj, żeby już więcej o tych kapsułach nie zapominać. No dobrze, tylko skąd jeszcze będę je zbierał? Pamiętaj, że urządzenie nie może być włożone z powrotem do kapsuły, a więc trzeba mocno się zastanowić nad tym, kiedy taką kapsułę wykorzystać. No dobra. Dostaliśmy faktycznie te 3 kapsuły, czyli rozumiem, że tutaj trzeba koniecznie z tego skorzystać. Upatrzcie, w pobliżu nie ma żadnego wiatraka. Jedyna opcja, można wrócić tam na sam początek, gdzie te wiatraki leżały, ale oczywiście nie będziemy się w ten sposób bawić, bo po to jest to nam tutaj tłumaczone. W ogóle patrzcie, że możemy połączyć broń nawet z tym wózkiem. To jest dopiero coś. No ale nie, no teraz nie będziemy tego robić. Ja chciałem Ultra Hand zdolność wykorzystać i wózek przenieść na miejsce. Dokończając to, co chciałem powiedzieć, twórcy po to nam tutaj wyjaśniają, jak działają kapsuły, żebyśmy teraz sobie to, kurczę, wykorzystali, a nie. Więc przejdźmy tutaj. To jest na końcu. No i co? Mogę upuścić jedno. Okej, i faktycznie. Mamy już tylko 2 kapsuły, a tutaj jest wiatrak, którego już nie mogę przetworzyć z powrotem na kapsułę, więc mówię, tak jak wspomniał konstrukt, musimy się dobrze zastanowić, kiedy potrzebujemy jakiegoś urządzenia i ile tego potrzebujemy. Jakbym teraz wyrzucił 2 albo 3 kapsuły, a raczej wykorzystał je, no to wyrzuciłbym 3 wiatraki, lub 2 właśnie, w zależności od tego, ile kapsuł bym wyrzucił. No i już by mi przepadły te kapsuły z ekwipunku, a tak to proszę. Wykorzystujemy to na bieżąco. No i możemy kontynuować. Jedźmy zatem, bo rozumiem, że wszystko tutaj już zrobiłem.
No i patrzcie, tutaj to ewidentnie nie ma innej drogi i trzeba przejechać właśnie tym wózkiem. Piękna sprawa, no rozumiem też, że wystarczy spokojnie tej baterii. Mamy widok na różne tereny, które już zwiedzaliśmy do tej pory. I w ten sposób dostaniemy się na samą górę, co? Mamy Raru znowu. Kurczę. Dziękuję bardzo. No i co? Już całkiem niedaleko widać, kurczę, tę kapliczkę. No ale mimo wszystko to jeszcze jest kawał drogi do przebycia. I jako, że gra daje dużą swobodę... O Jezu, to ja w końcu nie zabrałem. O, zapomniałem o tym, no. No ale już teraz mniejsza, bo tam był jeszcze krzemień do zabrania, ewentualnie do podpalenia ogniska. A zostawiłem to celowo, żeby później zabrać. W końcu zapomniałem o tym właśnie. No trudno się mówi. Teraz pogadajmy jeszcze z Raru. Dzwon, który od czasu do czasu wydobywa swoje dźwięki ze świątyni czasu. Dzwoni właśnie w określonych porach, zawsze o poranku i wieczorem. Czyli w sumie to, co już wcześniej nam powiedział, innymi słowami. Razem z konstruktami my wszyscy budziliśmy się na dźwięk tego dzwonu o poranku. Kiedy z kolei słyszeliśmy ten dzwon wieczorem, wiedzieliśmy, że to już czas na odpoczynek. Dzwon odgrywał także ważną rolę w naszych tradycyjnych ceremoniach. W pewien sposób to było bijące serce tego miejsca. Widok świątyni i dźwięk dzwonów wciąż wzbudza u mnie silne emocje, wywołuje takie pozytywne wspomnienia na temat przeszłości. O, tam coś w ogóle, kurczę, jest. Wygląda niebezpiecznie. Jak coś, co może do nas strzelać prędzej czy później. Okej, a tutaj też mamy to, w teorii. Może nawet się jeszcze zastanowię, czy poza nagraniem sobie tam nie wrócić, bo w teorii... No wiem, że to jest tylko jeden krzemień, czasem to mnie boli, ale prawda jest taka, że w grze znajdziemy tyle różnych składników, że no nie opłaca się tak wracać. No, przy okazji musiałem zapolować. Proszę bardzo. Mamy udko od tego upolowanego ptaka. Tutaj to chyba wszystko, chociaż widzę, że dalej możemy się poruszać w tę stronę. No tak, no bo tutaj jestem w tym momencie na górze, kiedy to wcześniej poruszałem się w samej jaskini. Tam widzimy drugą kapliczkę. Pierwsza kapliczka jest po tamtej stronie. Wszystko się zgadza. Tereny już nam znane, które możemy teraz obejrzeć sobie troszkę tak z dystansu. Czekajcie, no pozwolę sobie jeszcze przejść tutaj. Troszkę tak pobocznie, powiedzmy. O, ciekawe, że takie miejsce. A, dobra, jednak jest tutaj coś. Nawet się zacząłem w pierwszej chwili zastanawiać, czy tutaj, kurczę, nie będzie jakaś walka nagle, bo to wyglądało jak mała arena do walki, powiedzmy, z minibossem, no ale nie tym razem. Tutaj strzała. No i jest skrzynka przede wszystkim. Wracamy do siekiery. Trzeba przyznać, że ta dwuręczna siekiera naprawdę już dużo wytrzymała. Bo sporo z niej korzystam. A nadal się nie zniszczyła. No i bardzo dobrze. Widać, że dzięki tym ulepszeniom, no to każda broń wytrzymuje dłużej. O proszę, po raz pierwszy zdobyliśmy eliksir, który regeneruje naszą wytrzymałość. Widzicie w jakim stopniu, niecała połowa tego zielonego okręgu. Możemy to wykorzystać w trakcie pływania albo wspinaczki, kiedy nagle nam brakuje wytrzymałości. Wtedy łykamy taki eliksir i wszystko działa. To jest to miejsce, gdzie znaleźliśmy Koroka. A tam na dole, jeszcze niżej, gdzie zginęliśmy po raz pierwszy. Co zresztą cały czas jest widoczne i oznaczone X-em na mapie. No dobra, tutaj to będzie wszystko, ale... Cieszę się, że zajrzałem jednak w to miejsce, bo jak widzieliście, no ta skrzynka zawsze mi dała jakiś nowy eliksir, nowy przedmiot, którego jeszcze w tej części The Legend of Zelda nie zbieraliśmy i tym bardziej nie wykorzystywaliśmy.
Więc fajna rzecz. Wow, 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 znowu ty. I tu dwa. O kurcze. To muszę uważać. Dobra, do tyłu. Aha, bo on tak skacze. Dobra, dobra. Ciekawe, czy tak za każdym razem niewielkie obrażenia by nam zadał, tak jak wtedy ćwiartka, tylko serduszka. Ale wolę tego nie sprawdzać póki co. W sumie to jedna rzecz mnie zastanawia w tym momencie. No bo tutaj na przykład ta jaskinia jest oznaczona tym ptaszkiem, jakby została już zwiedzona, a tutaj jednak nie ma czegoś takiego. Chyba, że to dlatego, że to jest kopalnia bardziej. I może tam składniki non-stop będą się odnawiać od czasu do czasu. To jest też niewykluczone. Jeszcze być może się prędzej czy później tego dowiemy z czasem. No dobra, to ja na koniec jeszcze tylko rozbiję te skrzynki. No i w dalszą drogę wyruszymy w następnym materiale. Wtedy też pewnie będziemy zmierzać gdzieś tam w kierunku tej świątyni. No i mamy też kolejnego konstrukta przed sobą. Zobaczymy, co nam będzie wyjaśniał. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie kciuka w górę i oczekujcie na kolejne odcinki z The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Cześć!